Cześć, tu Ewa ze Stajni Ojcowizna. Dzisiaj kolejna część oprowadzania po naszym ośrodku. Pokazaliśmy Wam stajnię rekreacyjną, stajnię pensjonatową, ale na tym nasza stajnia się nie kończy, więc dzisiaj pokażemy tą całą resztę naszego ośrodka, co tutaj mamy. Tutaj mamy recepcję, restaurację i mini spa. Jak wchodzimy do tego budynku, najpierw mamy recepcję, przechodzimy dalej, tutaj jest restauracja. Teraz oczywiście niestety w okresie koronawirusowym jest dość pusto, natomiast realizujemy zamówienie na wynos. Można sobie jedzenie zamówić i zjeść na przykład też na widowni, jak ktoś obserwuje, jak ktoś inny jeździ. Tutaj jest nasza kuchnia, można zjeść, można wypić. I tutaj mamy salę konferencyjną. Na której, jak mamy jakieś szkolenia, to tutaj właśnie ustawiamy krzesła, jest sala zrzutnika, jest telewizor. Osoba prowadząca tutaj sobie siedzi i można tutaj prowadzić szkolenie. Tutaj przez restaurację można wyjść na widownię, na halę. Można. I tutaj widownia, jak są jazdy czy zawody, to z tej strony widownia może sobie oglądać, może wejść do restauracji, może wyjść z powrotem na, tutaj do publiczności i patrzeć, jak się jeździ. A ile hala ma, jakie ma wymiary hala? Ujeżdżalnia ma wymiary 20 na 60 metrów. Klasyczne ujeżdżalnia. I tutaj jest przejście do naszego mini spa. Mijamy łazienki i docieramy do mini spa. Tutaj mamy saunę. Sauny może każdy skorzystać. Mamy saunę, tam jest wiadro z wodą, żeby po saunie się schłodzić. Oczywiście mamy tutaj też prysznicę. Ze wszystkiego można korzystać, można tutaj przyjść sobie i odpoczywać. Obok sauny mamy taką małą siłownię, do której również zapraszamy. Nie wiem, jak to się nazywa. Piłkę, kula, maty. To wszystko jest do użytku. Tutaj mamy ogródek przy restauracji. Oczywiście teraz znowu wszystko jest zachowane. Niestety w tej chwili restauracja jest czynna tylko z jedzeniem na wynos, także na razie tutaj wszystko jest schowane, ale jak będzie lato, jak już przejdzie ten ciężki okres, to tutaj stoły będą wystawione, będzie można tutaj sobie coś zjeść, wypić z widokiem na konie, z widokiem na nasze domki gościnne. Teraz wejdziemy do pierwszego z naszych domków gościnnych. To jest domek trzyosobowy. Pokażemy dzisiaj tylko ten, natomiast one wszystkie wyglądają dość podobnie. Są w tym samym stylu wykończone. Zapraszam. W salonie jest rozkładana kanapa. W każdym domku jest taki mały barek z kawą, herbatą, wodą dla każdego. Stolik i wyjście na tutaj taras przed wejściem. Obok przechodzimy do sypialni. Duże łóżko, szafa i kubiciki. Oczywiście w każdym domku jest łazienka. Każdy dostaje zestaw ręczników, tak jak było widać na łóżku w sypialni. Oczywiście łazienka jest sprzątana wedle potrzeb w trakcie pobytu. Też jeżeli ktoś jest na dłuższym pobycie, ręczniki są prane, wymieniane. I tak wygląda nasza łazienka. Z niektórych naszych domków, z większości właściwie naszych domków, widok z tarasu naprzeciwko drzwi jest taki i z wielu okien widać nasze konie. Często wychodzą bardzo rano, więc jak się wstaje rano, to można wyjrzeć przez okno i zobaczyć konie. Stoimy przy naszej karuzeli, to jest najnowsza budowla w naszej stajni.
Jeszcze jest nawet nieochrzczona, jeszcze żaden koń w niej nie chodził, natomiast tak jak widać działa. Będziemy ją z czasem, zrobimy tutaj zadaszenie na tej karuzeli, na razie jest tak jak widać i spokojnie można już z niej korzystać. Tutaj jest nasz wąwornik ma średnicę 18 metrów, ma podłoże kwarcowe ze ścinkami syntetycznymi, to jest to samo podłoże co jest u nas na hali. Bardzo dobrze się sprawdza, nie robią się jakieś dziury duże. Bardzo fajny lążownik. Jest oświetlony, także można sobie też przyjść wieczorem, przelążować konia, nie ma z tym problemu. Teraz jesteśmy na naszej zewnętrznej myjce. Na zewnętrznej myjce mamy tylko zimną wodę ze szlaucha tutaj, więc teraz raczej nikt z niej nie korzysta w okresie jesienno-zimowym. Natomiast można tutaj konia przywiązać, wykąpać w lecie. Teraz jesteśmy przy naszej zewnętrznej ujeżdżalni. Ona ma wymiary około 35x75. Jeszcze nie jest oświetlona, natomiast tak jak widać mamy tutaj słupy, one są gotowe, żeby tylko lampę zawiesić. Mam nadzieję, że już w tym roku uda nam się to oświetlenie tutaj skończyć. I tutaj jest nasza droga na łąki do koni. Tutaj nasze konie wychodzą na pastwiska, na których są do wieczora. Teraz jak jest jesień, zima, to nie są tyle czasu, ile jest jasno, tylko są do wieczora, czyli do godziny 19-20. Wszystkie stoją, jeżeli potrzebują, to są berkowane. Nasze rekreacyjne nie są i one się tu relaksują cały dzień. I teraz znajdujemy się na łące z naszymi końmi. Wszystkie nasze konie są poopisywane i będą poopisywane dalej w filmikach, w których przedstawiamy wszystkie nasze konie. Mamy łąki, natomiast oczywiście w tym okresie jesienno-zimowym trawa może być słaba, tak jak widać, i wtedy zawsze konie mają siano na padoku. Woda też oczywiście zawsze jest zapewniona, żeby miały wszystko, czego potrzebują do szczęścia. O Jezu, miziaj mnie. Razem z Ciri dziękujemy za oglądanie filmiku. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszamy do następnych filmików. Cześć!